Witam ludzie, ciśniemy dzisiaj w Dark Souls po raz kolejny. Zobaczymy, jak daleko dzisiaj się nam uda zajść. Czytaj grę. Nasza postać Mikadore. Wow, na dzień dobry gościu zrobił fikołka. Chwalmy słońce. Dobra. Skończyliśmy gdzieś tutaj. No, dzień dobry. Nope, szak testa. Słaby punkt przewrót. Aha. Słyszałem kroki. Patrzcie, jaki cwany. Myśli, że go nie widzę. To tam jest następny. O Boże. Dobra. Przybiegniesz tu za mną? Przybiegniesz, okej. Okay. What the fuck? Dobra, jednego z głowy. Fat fuck does this look like Agario? A, nie zmieniłem tytułu. Zaraz to zmienię. Polecam zainwestować w zręcznik na minimum 15, okej. Okay. To jest Dark Souls. Dobra. Uwielbiam wtaczać się po schodach do góry. Już staczanie się nie sprawia takiej przyjemności, jak wtaczanie się po schodach do góry. Kłamca. Okej. Okay. Uważaj na twardy wróg. Gdzie? Tutaj trzeba otworzyć tą bramę. Dzień dobry. Klucz do piwnicy. Aha. A ktoś z was ma... O, wezmę tą myszkę z ekranu. Ktoś z was ma Dark Souls i by chciał w koopa tutaj trochę pograć? Lol. Miło było poznać.
Ach, uwielbiam nieśmiertelność, kiedy jesteś w trakcie backstabowania. Ach, byłeś szybszy. Uciekaj, 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 uciekaj! Dało radę. Ale raz, no zaraz zginę. Będziecie mnie tak gonić w nieskończoność, czy w końcu pójdziecie? Z ciekawości. Okej. Oni gryzą piach. One shot, one kill. Mam DS, ale kompa nie mam. No co, na telefonie wszystko oglądasz, czy na laptopie? Tutaj pamiętam, że było ognisko i kowal. Na telefonie, aha. Mówię, żeby zwinność do 15 podnieść. To będziemy szli w tym kierunku. Może odwrócimy bycie pustym. Ho! Teraz wyglądamy jak zombie. To jest moja najlepsza broń w tym momencie. Uczy gitana, by była lepsza. Ale potrzebuję 3 zręczności więcej. Nie mam jakiś dusz. W ogóle stąd wywal. Mam jedną duszę. Zaginionego, nieumarłego. No będzie za mało pewnie. Ja mikrofalówką oglądam. Ściszę trochę to, bo jest strasznie głośno na tym OBS-ie, te Dark Souls. Po to bym posługiwał się większością broni. No spoko. Mam takie pytanie, czy ja z moim aktualnym ekwipunkiem jestem w stanie zabić gargulce? Czy raczej się tam nie wybierać? No i przy moim aktualnym ekwipunku i moim aktualnym skillu. A co tam, przejdziemy się. Jej, rolowanie po schodach w górę. Chodź. W końcu mi się to udało. O, kuszę znalazłem. Easy. O, nie było backstaba? Szkoda. Połaksp trochę i zbierz halabardę koło bramy. O. Koło bramy mówisz. Ciekawe, czy się uda go zaś od tyłu.
Jej, udało się. Okej. Gdzie jest najlepsze miejsce do ekspienia tutaj, w tej okolicy? Jestem koło bramy. Gdzie jest ta halabarda? O, tu coś jest. Halabarda. Chodź, panie. Most z Wiwerną, czyli się trzeba wrócić. Chodzi ci o to, żeby siadać na ognisko, iść do góry, żeby on ich wszystkich spalił i tak w kółko. No dobra, to się wrócimy. To dlaczego ja idę naokoło? No, teraz to już bez znaczenia. O cholera. Tego się nie spodziewałem. No chodź. The fuck? Ktoś się uleczył. Czekaj. Skubany kuszę wyciągnął. Leczyć się będziesz, co? Ha. Chyba ci się nie udało. Dobra. Chyba wszyscy. Nie, tam jeszcze jest jeden. O. Powrót Małysza. Kurde, odwrócił się. What the fuck? Co to jest? Dotknij znaku wezwania. I zniknął. What the fuck? Plank. On tu dalej siedzi na tym moście?
się boję, że ten smok przyleci i mnie spali. Duszę i Claymore. Chyba słyszałem smoka, miałem powiedzieć. Dobra. A idziemy. Do ogniska i tak w kółko. Zastanawiam się, czy nie rozpalić tego ogniska, żeby mieć 10 estusa, jak tu siadam. Zbierz przed moją, ty na moście. Chyba właśnie zebrałem, nie? Tam była dusza i Claymore. Co jest? Niezioną ogniem. No, 500 dusz za jedną taką wyprawę. Nie najgorzej. Ja też pamiętam, że było coś, że mu można ogon odstrzelić. Sprawdź halabardę i Claymora, zobacz, czym ci się lepiej walczy. Tu potrzebuję jeden zręczności. Claymora. Claymora mogę używać. Wow. Dziabnięcie, to jest fajne. A potem jest do góry, ok. Jak jest... Ok. Atak z przewrotu. Ale strasznie wolne te ataki są. Jak halabarda? Tak, wiem, że nie mogę jej używać na razie. A? To jest tylko dziabnięcie? The fuck? Dodam sobie jeden punkt zręczności, jak mogę, zobaczymy. Bo mam wrażenie, że na razie on nie atakuje tak, jak powinien tą bronią. Sorki, musiałem odchrząknąć trochę. Okej, okay, jak wyglądają te ataki teraz? Tak samo. O. O, chodź tu. Zobaczy, przetestujemy to. Uhu, na hita. Fajny zasięg ma ta broń, muszę przyznać. Odłamek tytanitu. Cholera. Miecz ich zabija na dwa ataki.
Ale jest szybszy niż halabarda. A taki dwuręczny jak wyglądają. Jeden, dwa. Okej. Okay. To jest bardzo wolny atak. To też jest dziabnięcie. Wow! Ulepszy kowala broń, którą wybierzesz. O. To jest fajny atak, ale zużywa cały mój ten. Cały pasek wytrzymałości, zwinności, wytrzymałości, czy co to jest? Chyba zostanę przy Claymore. Claymore. Jeszcze pytanie, co ma lepsze przeliczniki? To ma CC. Halabarda ma DD. To Claymore teoretycznie jest lepszy. Jak długo to mniej więcej expić na tym moście? Aż będę mieć jakąś określoną liczbę witalności czy czegoś tam, czy po prostu aż mi się znudzi? Zależy od ciebie, co chcesz osiągnąć. Nie wiem, chcę być w stanie pokonać następnego bossa. Tylko tyle. Nie zamierzam tu spędzić kolejnych 2 godzin albo coś, zbierać tych duszy w nieskończoność. Później są lepsze ekspierki. No, domyślam się. No to muszę powtórzyć 4 albo 5 razy, żeby móc podnieść jeden poziom, także... Nie wiem, czy to ma jakieś zastosowanie głębsze w tym momencie. No ile? 2300, żeby podnieść o 1. No to 5 razy, żeby mieć 2500, żeby podnieść poziom o raz. Mówiłeś zwinność do 15. Czy jeszcze 2 poziomy do tej zwinności damy i myślę, że się stąd zabierzemy. Ui.
Jakie dźwięki. Wszystko zginęło. Dla ludzi, którzy oglądają to na YouTubie, przewincie sobie tak z 10 albo 15 minut do przodu. Bo to trochę pewnie potrwa. Że ja widziałem właśnie paski życia gdzieś tam u góry? Czy mi się wydawało? A da się szybko na dół zjeżdżać, przytrzymując B. Teraz możesz spróbować na bossie. Pamiętaj, można przyzwać Solera. O. Dobra, zobaczymy. Podniosę sobie jeszcze o jeden poziom zwinny, żeby móc używać tej Uchigatany. Chyba. Ona ma dodatkowy efekt. Oprócz zwykłego damage'a. Nie wiem, tylko nie wiem, co to jest za efekt. Ulepsz miecz, pamiętaj. Dobra. Tak się będę musiał przerżnąć do tego bossa, więc pewnie trochę dusz nazbieram. O. Tu by ktoś chciał... Czy on ma na sobie strój Solera? Witaj, Sandbro. What the fuck? To jest nagle wituje w powietrzu. Co? Wow, to jest szybkie. 4 ataki. Dziabnięcie, okej. Dwuręczny. Tu się za bardzo nie zmieniło. A tu jest jakiś długi atak. No dobra. Dzisiaj dłużej stream? Nie, też tak gdzieś koło godziny 9, w pół do 9 zrobię sobie pół godziny przerwy i potem do 23. To jednak od 18 to jest 5 godzin gadania. Ja po wczorajszym streamie mnie tak gardło bolało, że to była masakra. Dzień dobry. No chodź, chodź, chodź.
Możemy to zrobić po twojemu. Patrzcie, Małysz spada. Zniknął. Uważaj na truciznę, ok? Szczurki mają truciznę, co? Wow. Spokojnie. Spokojnie. Jak na wojnie. Tam pierdolnie, tu pierdolnie i znów spokojnie. A ty! Dźwignia. Co? Jaka dźwignia? Leć, Adaś, leć. No, ja nawet nie wiedziałem, nie wiedziałem, że tu jest przejście. Lol. Okej, ale tą bronią ciężko jest mu gardę zbić. Cholera. Kopnięciem go. Wahahaha. Czy ja właśnie dostanę z niego tą ludzką duszę, czy coś w tym stylu? No mi się numerek z 2 na 3 zamienił. Człowieczeństwo, tak to się chyba nazywa. Wiecie co? Ty z tą włócznią się tutaj wlecz, a my się zajmiemy nimi. No, chodź tu, panie. Patrz na mój nowy mieczyk. Poznajesz? What the fuck? Jaki akrobata. O. Au. Ból, ból, ból. Dobra, ulepszyć mieczyk. Hop. To jest ten typek za rogiem, że się go znowu uda zaskoczyć. Au. Przeżył skubany. Czasami, gdy zabijesz potworkę w lokacji, w której nie pokonałeś bossa, wypada z niego człowieczeństwo. Odblokuj windę. O. Odblokuj windę. Aha. W tej kaplicy mówisz. Znaczy, kaplicy. Kościele, czy cholera wie, co to jest. Hmm.
Wyżyliśmy się nawzajem, lol. Mroczny duch katonik Aj zaatakował. What the fuck? O, przyzwijmy sobie kogoś na pomoc. Wzywanie nie powiodło się. Aha. Zbierz duszę strażnika ognia, co? What the fuck? A ty to kto? O Boże. Jestem z powrotem tutaj. Chyba zamienienie się w człowieka nie było najlepszym pomysłem. Dawaj, te 500 dusz przyda się. Teraz tylko nie zginąć i dotrzeć do naszego ciała. Będziemy mieli dużo dusz. To inny gracz się najechał. Tak, wiem. Domyśliłem się. Zawołaj Hanie. No. Patrzcie, gościu stepuje. Masz, trzymaj. Miło było poznać. Chodź tu, szczurku. Z ciekawości, co jest tu u góry? O kurwa, nie! Kolejny z tych dupnych gości, który mnie ostatnio zabił na hita. Ja też umiem dźgać. O, odłamek tytanitu. Ale macie ruchy obydwoje? Ach. Panie, odsuń się pan. Zawadzasz. Ciebie potraktować kopniakiem. Jak już wiesz, jak walczyć z przeciwnikiem, to on się nie staje taki trudny, jak był na początku. Zrób speedruna. Ta. Żeby zrobić speedruna, to bym najpierw musiał wiedzieć,
Jak przejść tę grę? Ja wiem mniej więcej, że muszę teraz pokonać gargulce i potem iść do tamtego zamku, który jest gdzieś tam, o tam u góry. I dalej nie wiem, bo nigdy więcej nic o tej grze nie oglądałem. Jakoś dalej. Także na razie jeszcze mniej więcej są takie momenty, że czasami pamiętam, że coś gdzieś jest, ale za niedługo będzie tak, że ja po prostu będę tą grę na ślepo przechodzić. A ty do mnie, że mam zrobić speedruna. Lol. Najpierw do Blighttown. To widzisz, jaka jest moja wiedza o tej grze. Kurde, strasznie dużo tych odłamków tytanitu leci z nich. Ja myślałem, że to jest jakiś rzadki przedmiot. O, moje dusze. Holy shit! I dusze się poszły jebać. I zaś się wracać z tamtego ogniska. Którą my mamy godzinę? 20:40. Wiecie co? Zrobimy sobie w tym momencie pół godzinną przerwę i 10 po 9 wracam z powrotem. Dobra? Ja sobie idę coś zjeść. Widzimy się za pół godziny.